Jakie są według Was najlepsze SCP? Najciekawsze raporty bądź opowiadania? Albo które według Was są najważniejsze dla całego uniwersum? Jedni powiedzą, że to SCP-173, bo to od niego wszystko się zaczęło. Inni, że SCP-001, a raczej sam koncept wielu propozycji SCP-001, a może któryś inny z kultowych skipów. W końcu serii SCP jest aż 5, to jest praktycznie ponad 5000 raportów. Społeczność pisarzy SCP jednak zdołała osiągnąć kompromis i wynalazła sposób na wskazywanie tych najważniejszych SCP w danej serii. Są to bowiem SCP, które rozpoczynają poszczególne serie. SCP-1000, SCP-2000, 3000, 4000, a teraz na rozpoczęcie serii 6 SCP-5000. Jakie jest ich znaczenie dla SCP-Wiki i skąd się wzięły te kultowe i dobrze oceniane prace? Ja jestem Pio, a dziś przytoczę Wam koncept konkursów na SCP i omówimy poszczególnych zwycięzców tych konkursów. Od SCP-1000 aż po SCP-5000. Tak więc każda seria skipów rozpoczyna się jakimś szczególnym raportem, który jest wybierany w formie konkursu. Pomijamy tutaj serię pierwszą, która rozpoczyna się wraz z SCP-001, który, jak pewnie wiecie, nie jest jednolity, a składa się z różnych propozycji SCP-001. Każdy z nich misternie nawiązuje w jakiś sposób do początku albo końca fundacji SCP, a wiele opcji 001 fabularnie ma za zadanie przykryć prawdziwą naturę SCP-001. Wracając, każdy konkurs na SCP rozpoczynający serię ma jakiś motyw przewodni, a każdy motyw przewodni z kolei kształtuje później wręcz całą serię raportów i opowiadań. Więcej na ten temat za chwilę. Zasady konkursów są niezwykle proste. Prace można robić samodzielnie bądź z innymi osobami. Tylko jedna praca na uczestnika, prace muszą trzymać się w obrębie danego tematu, a przede wszystkim uczestnicy muszą zachowywać się fair wobec swoich konkurentów. Ponadto, gdy już wrzucają swoją pracę, mogą podać alternatywne numery, które chcieliby, żeby miał ich SCP, gdyby nie wygrał akurat pierwszego miejsca. Tyczy się to tylko konkursów na SCP rozpoczynające serię. Zwycięzców oczywiście wybiera się pod kątem najwyższej oceny. Im więcej plusów, tym wyższy ranking pracy. Tak więc to cała filozofia, jeżeli chodzi o zasady. A teraz, jak wyglądały poszczególne konkursy na przestrzeni lat i jak kształtowały się dalsze losy SCP Wiki? Swoją drogą, skoro mamy już wygrany SCP-5000, którym jest Y od Tanhoney, to myślę, że mógłbym zacząć zaznajamiać Was z tego typu ważnymi obiektami. Tak więc zagłosujcie po tym filmie, który SCP mam omówić na początku w osobnym materiale. SCP-1000, 2000, 3000, 4000, czy najnowsze 5000. Przy okazji możecie zostawić łapkę w górę pod tym filmem i komentarz, dlaczego chcecie usłyszeć akurat o tym SCP. A teraz zaczynajmy. Pierwsze większe konkursy SCP zaczęły się w roku 2010 i pojawiały się prawie co miesiąc, ale nimi zajmiemy się na końcu. Na początku bierzemy pod lupę konkurs z roku 2011, a konkretnie z 27 lipca 2011 roku, kiedy to Captain Duckman, administrator SCP i autor stojący m.in. za postacią doktora Brighta, ogłosił konkurs na SCP-1000. Oryginalna filia fundacji miała wtedy tylko 961 raportów, czyli praktycznie 5-6 razy mniej niż dzisiaj. Bright wrzucił ogłoszenie o konkursie na forum i zarzucił tematykę prac, opowieści i legendy miejskie. To coś, co zdecydowanie pasowało do pierwszej serii SCP, no i tamtego okresu ogółem, kiedy to w internecie pojawiało się coraz więcej creepypast i legend miejskich. I tak oto 3 sierpnia 2011 roku The Deadly Moose wrzucił swoją propozycję SCP-1000, która później okazała się być tą jedyną, SCP-1000, Wielka Stopa, która w tamtym momencie miała zaledwie 46 plusów, ale jak na tamte czasy była to dość duża ilość ocen. Sama praca nawiązuje do, zgadliście, Wielkiej Stopy, która według raportu kiedyś istniała w większych ilościach na naszej planecie i była bardzo rozwiniętym gatunkiem, jednak człowiek ją wyparł i sprawił, że musi ukrywać się przed ludzkością. Bez spoilerów, nie zamierzam Wam opowiadać za dużo, bo to naprawdę ciekawy i chwytający za serce raport, ale zamiast tego powiem Wam, że po wybraniu SCP-1000 masa podobnych osadzonych w świecie legend miejskich SCP wysypało się w serii drugiej, m.in. SCP-1810, Pan Pierrot, który jest dosłownie Slendermanem porywającym dzieci, Driada, Dziecię Drzew, SCP-1338, Duch SCP-1334 albo Zielony Człowiek SCP-1010, który również startował w konkursie na SCP-1000. Chciałbym tutaj szybko poprzeć opinię jednego z moich ulubionych autorów SCP i zarazem twórców na YouTube, doktora Simeriana, który w filmie You're Wrong About SCP-5000 twierdzi, że to właśnie SCP-X-000, te pierwsze skipy z serii, kształtują później całą serię i nadają jej motyw.
Według niego później ta zasada jest jednak zachwiana, ale do tego dojdziemy za chwilę. Teraz bowiem czas na konkurs na SCP-2000 z roku 2013, który wygrała Hammer Maiden z raportem Deus Ex Machina, który wygrał oceną 189 plusów. Uczestników konkursu było zdecydowanie więcej niż 2 lata wcześniej, a poprzeczka została podniesiona znacznie wyżej. Tym razem na konkurs zrobiono specjalną stronę i rozpisano długi spis zasad. Tematem samego konkursu było natomiast ogólno pojęte science fiction. Wygrany SCP-2000 stał się jednym z najbardziej kultowych i skomplikowanych SCP. O ile mnie pamięć nie myli, to on jako pierwszy użył klasy Taomil, czyli klasy, która oznacza, iż dany SCP służy do zabezpieczania innych SCP i pomaga w pracy fundacji. Sam SCP-2000 to skomplikowana maszyna znajdująca się w tajnym ośrodku fundacji pod parkiem Yellowstone. W skrócie służy ona do naprawienia ludzkości po wydarzeniu końca świata. SCP-2000 to obiekt, który posiada bazę danych na temat każdego człowieka na świecie, ba nawet całej historii świata i potrafi ją odtworzyć na nowo. Dlatego jest jednym z najbardziej tajnych obiektów fundacji, do tego stopnia, że nawet sami pracownicy SCP nie mają mieć pojęcia o tym, że istnieje coś takiego jak Park Yellowstone. Według raportu, samo SCP-2000 zostało stworzone kiedyś przez fundację i zostało użyte przynajmniej 2 razy. Nasza Ziemia przeżyła przynajmniej 2 końce świata, a podczas każdego resetu coś szło nie tak i historia się zmieniała. 2 wojny światowe? Według raportu kiedyś była tylko jedna. To przerażająca perspektywa, tym bardziej, że nikt nie wie i nie pamięta, jak dokładnie powstało SCP-2000. Nawet dr Clef, powszechnie uważany za manipulatora rzeczywistości, odpornego na zmiany w czasoprzestrzeni, załamuje się i odchodzi od zmysłów, nie wiedząc, skąd to coś się wzięło. A propos doktora Clefa, autor postaci tego doktora, nomen omen zwący też się Clefem, napisał paruczęściowe opowiadanie Incydent Zero, które tyczy się końca świata, resetu, SCP-2000 i operacji mobilnej formacji operacyjnej Omega-7, Puszka Pandory. Opowiadanie jest potężne i daje do myślenia, a omówiłem je już jakiś czas temu, więc śmiało oglądajcie i zostawiajcie oceny. Tak jak i w poprzedniej serii, w serii trzeciej uświadczymy dość dużo SCP zakrawających o science fiction. Ale to akurat nie dziwne, bo pisarze fundacji często i gęsto piszą właśnie na zasadach fikcji naukowej. Tak więc znajdziemy tam mechaniczne kolosy SCP-2406, nawiązania do kosmicznych mitologii Lovecrafta poprzez Cthulhu Fuck Off, czyli SCP-2662, albo inny wymiar, a la Gadde, SCP-2264, od mojego ulubionego pisarza, Metaphysiciana, twórcy mitów o powieszonym królu, kultach sarkickich i wielu innych, który swoją drogą ostatnio został zbanowany z projektu SCP przez pomyłkę w atrybucji w jego pracy na konkurs SCP-5000. Jako, że to jeden z moich ulubionych autorów, to jest mi z tego powodu naprawdę bardzo przykro i mam nadzieję, że jednak prędko uda mu się wrócić do pisania. Tak więc szacun za pracę i nie załamuj się tam meta. Minęły 4 lata. Mamy rok 2017, a przed nami konkurs na SCP-3000. Tym razem utworzony przez administratora Rogeta, a motyw przewodni? Horror. Ponownie mamy utworzony cały hub dla konkursu wraz z zasadami i paroma zmianami, bowiem teraz autorzy mogą kolaborować i przedstawiać prace stworzone razem. I taka praca też wygrała, bo na pierwszym miejscu znalazła się Anata Szesza, autorstwa DJ Cactusa, A Random Day i Jereta, z oceną 318 plusów. Na drugim miejscu mamy znany wam zapewne SCP-3001, Czerwoną Rzeczywistość od Ozzy Ouroboros, a na szóstym mój osobisty faworyt, SCP-3999 od Lorda Stonefisha. Jestem w centrum wszystkiego, co się ze mną dzieje. Wszystkie spełniają wymagania horroru i pokazują, że jakość artykułów na SCP-Wiki jest naprawdę wysoka. Co jednak wyróżnia wygranego SCP-3000? Ananta Szesza od drużyny DJ Cactusa to skip oparty o strach przed utratą świadomości i pamięci, ale przede wszystkim strach przed przemijaniem. Ananta Szesza to tysiącgłowy wąż, bóg w mitologii indyjskiej, a sam SCP-3000 to właśnie przeogromny wodny wąż bądź węgorz, który sprawia, że ludzie zbliżający się do niego odchodzą od zmysłów. Jednocześnie SCP-3000 jest źródłem dziwnego płynu, który fundacja używa do tworzenia środków amnezyjnych. Jest tylko jeden haczyk. SCP-3000 wytwarza płyn amnezyjny tylko w momencie, gdy pożera ludzi, a ich dusze są rozszczepiane i torturowane wewnątrz węża na wieki. Fundacja nie ma wyboru. Jeśli chce prowadzić dalej swoją działalność w ukryciu, musi karmić potwora ludźmi, skazując ich na wieczne potępienie. Rok później, w 2018 roku, na dziesięciolecie fundacji SCP zaczęło się już kończyć miejsce w czwartej serii raportów, więc przyszedł czas na kolejny konkurs, tym razem SCP-4000, z tematyką historia.
przytoczę tu ponownie opinię doktora Simeriana, do której miałem wrócić wcześniej, że ten temat był dość nietrafiony, bo był zbyt szeroki i skipy, które w nim wygrały, miały bardzo mało wspólnego z historią czegokolwiek, prócz tego, że same były ciekawymi historiami. Według Simeriana doprowadziło to do tego, że seria piąta była dość różnorodna, ale pod takim względem, że nie było widać w niej jakiegoś szczególnego motywu przewodniego. Pierwsze dwa miejsca natomiast mają piękne i wyraźne nawiązania do historii. Na drugim miejscu mamy bowiem SCP-4444 autorstwa DJ Kaktusa, który nawiązuje do wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych w roku 2000. Sam raport omówiłem w osobnym filmie, który polecam serdecznie, a na pierwszym miejscu wylądowało Tabu autorstwa Pepper Ghost. SCP-4000 jest nienazwaną krainą, do której dostać się można tylko poprzez wykonanie rytuału zwanego procedurą 4000 Halloway. Po dostaniu się do tego innego wymiaru, podróżnik napotka wiele magicznych istot i zjawisk, dlatego często nazywamy SCP-4000 krainą czarów na sterydach. W raporcie, jak na prawdziwy rytuał przystało, mamy dodatkowe informacje na temat tego, czego nie robić, a co można robić w krainie. Na przykład to, że trzeba zwracać uwagę na konkretny wygląd danego stworzenia, zanim się do niego podejdzie, albo fakt, że można przyjmować posiłek od istot w środku, ale nie można go pod żadnym pozorem konsumować. Najbardziej anomalną właściwością nienazwanego wymiaru jest jednak to, że nie można tam niczego nazwać dwa razy tak samo. Nic tam nie posiada własnej nazwy, stąd tytuł SCP-4000, Tabu. Jeśli bowiem nazwie się coś dwukrotnie tym samym imieniem, albo co gorsza nazwie się samego siebie dwa razy takim imieniem, wtedy kraina zyskuje nad tobą władzę i może przejąć twoje życie, twoją duszę. Wszyscy o tobie zapomną, a twoje ciało należeć będzie do SCP-4000 na zawsze. Tak wydarzyło się w przypadku doktora Jaspera, który wielokrotnie podróżował po SCP-4000 i zbierał o nim informacje, zaprzyjaźniając się przy okazji z pewnym królikopodobnym jegomościem. Jednak w pewnym momencie popełnia fatalny błąd i dwa razy pod rząd nazywa siebie jego uczonym kolegą. Człowiek-królik podłapuje to imię i zaczyna je powtarzać wobec doktora Jaspera, a w ostateczności przejmuje jego ciało i ucieka do naszego świata, a doktor Jasper pozostaje uwięziony w SCP-4000 aż po dziś dzień. Jest to zdecydowanie jeden z moich ulubionych skipów i naprawdę marzy mi się o nim materiał, ale zapytacie pewnie, gdzie tu nawiązanie do motywu historia konkursu SCP-4000? Otóż dr Jasper dowiedział się od króliczego jegomościa, iż cała kraina SCP-4000 to miejsce dla uciekinierów, dla magicznych stworzeń, które zostały wypite przez fundację dawno temu, podczas szturmu na tak zwaną fabrykę SCP-001 w opowiadaniu autorstwa doktora Brighta. Fabryka produkowała same anomalie i ponoć to ona jest źródłem powstania całej fundacji SCP, a ta zmuszona była zaatakować ją i zniszczyć, zabić wszystko co anomalne w niej. To oczywiście bardzo skrótowa i niepełna wersja, niedługo postaram się omówić pełną wersję raportu SCP-001 od doktora Brighta, a tymczasem przejdźmy dalej, do SCP-5000. Właśnie przed chwilą go przeczytałem, więc jestem naprawdę świeżo po doświadczeniu i muszę wam powiedzieć, że to jest najbardziej postrana rzecz, jaką kiedykolwiek przeczytałem. A zarazem najpiękniejszy SCP i najbardziej złożony, pełny? Trudno mi to określić, ale doświadczenie SCP-5000 od Tanhoniego mogę porównać tylko do SCP-001, autorstwa Shaggy Dreadlocks, When Day Breaks, które też muszę koniecznie omówić w swoim czasie. Konkurs na SCP-5000 ma motyw przewodni zagadka, a wygrana praca zdecydowanie zadaje nam dużo zagadek samą fabułą, a potem ukrytymi kodami, a na koniec pozostaje nam tylko jedno pytanie, które zawarte jest w tytule pracy. Dlaczego? Krótko mówiąc, nie będę zarzucał wam wszystkimi spoilerami, ale wyobraźcie sobie, co by było, gdyby fundacja wypuściła wszystkie SCP, jakie posiada. Gdyby nagle powiedziała, że teraz ich celem jest zabicie każdego żyjącego człowieka na planecie Ziemi. Co gdyby nagle hasło "umieramy w ciemności, byście mogli żyć w świetle" zmieniło się na "żyjemy w świetle, byście mogli umrzeć w ciemności"? I przede wszystkim, dlaczego? Praca Tanhoniego zyskała aż 596 plusów i jest to ocena jak najbardziej zasłużona, a sam skip ląduje u mnie w rankingu jako jeden z moich ulubionych. Tak więc jeszcze raz szybko przypominam o tym, żebyście zagłosowali, który z konkursowych SCP z której serii chcecie, żebym wam przedstawił, a zrobię to czym prędzej. A teraz na koniec przejrzymy szybko pozostałe konkursy na SCP, które widniały na SCP Wiki na przestrzeni lat. Było ich wiele i nie zawsze nawiązywały do tych pierwszych, najważniejszych SCP z poszczególnych serii. Jeden z pierwszych konkursów na SCP Wiki został ogłoszony w lutym 2010 roku i miał tytuł Post-Estepokalipsa. Był to konkurs na opowiadanie w konwencji postapokaliptycznej, a wygrał go dr Gears wraz z opowiadaniem Dokument Zdrowo Mariańskiego.
Później konkursów było tylko więcej, a zaliczały się do nich m.in. konkurs na opowiadanie o śmierci doktora Altoklefa, konkurs z okazji 26. urodzin doktora Girsa w 2009 roku, albo konkurs na jak najkrótsze SCP. Oryginalny SCP-173 miał 237 słów, a SCP, który wygrał ten konkurs, nie miał ich wcale, bo wygrał go SCP-2521, autorstwa Lurk D, czyli SCP, który opisywany jest tylko w piktogramach, ze względu na zagrożenie, które wywołuje opisywanie go słowami. Tak więc, jak widzicie, konkursy SCP od zawsze były dość dużą siłą napędową dla tworzenia cudownych i ważnych dla wiki prac, a z każdą serią rozwijają się coraz bardziej. Od Wielkiej Stopy, przez maszynę resetu wszechświata i ogromne węże tworzące amnestyki, aż po krainy czarów rodem z baśni i found footage z innego wymiaru, jakim jest nowy SCP-5000. Ponownie zachęcam do zagłosowania w ankiecie w prawym górnym rogu i w komentarzach, który SCP-X000 powinienem omówić na samym początku, a niedługo się tego doczekacie. A także, jak zwykle, możecie zostawić pozytywną ocenę pod tym filmem. A jeśli jesteś tutaj nowy i doszedłeś aż tak daleko, to zostaw subskrypcję i dzwonek, a nie ominą cię kolejne filmy z pokręconego świata Fundacji SCP. To były konkursy na przestrzeni historii Fundacji. Ja jestem Pio. Do zobaczenia... kiedyś.